Dzięki programowi Urzędu Miasta rozpowszechnienie turystyki i krajoznawstwa będziemy mieli dalsze odcinki naszej serii. Po bydgoskim i modernizmie przechodzimy w zupełnie inne miejsca. Pierwszy odcinek naszej serii będzie poświęcony fortowi pierwszemu w Toruniu, który jest najmłodszym fortem w naszej twierdzy. Dlaczego fortyfikacje są bardzo ważną częścią naszego miasta, naszej historii, naszego dziedzictwa i zarazem moją pasją? Chciałabym zwrócić też Państwa uwagę na to, że te obiekty są też piękne. Są takim przejawem propagandy, ale też i dumy państwa pruskiego. I tak właśnie wyglądają forty toruńskie, ale też nie tylko. Cała architektura fortyfikacyjna XIX-wieczna jest bardzo ładna. Mamy fryz arkadowy, mamy przepiękny portal nad drzwiami, czyli oprócz tego, że jest to obiekt typowo obronny, defensywny, jest on też piękny. I to też będę chciała między innymi Państwu pokazać. Ale przede wszystkim skupię się na ich wartościach fortyfikacyjnych i obronnych. Zapraszam. Zapraszam Państwa do bloku koszarowego naszego fortu. Proszę zobaczyć ten wspaniały, piękny, długi korytarz, jedyny w swoim rodzaju w toruńskiej twierdzy. W tej części znajdowały się izby żołnierskie, ale nie tylko. Izba komendanta, sala opatrunkowa, dwie kuchnie oraz piekarnia. Zapraszam. A tu zapraszam do jednego z ważniejszych miejsc na każdym forcie. Mianowicie znajdujemy się przy studni. Fort trudno było zdobyć. Najłatwiej zawsze, wiadomo, zamorzyć głodem bądź też z braku wody pitnej. W związku z czym każdy fort musiał mieć kryte studnie. Na naszym obiekcie są takie dwie. Jak wspominałam, fort pierwszy jest najnowocześniejszym fortem w Toruniu, najmłodszym. Czym się wyróżnia? Wyróżnia się, najprościej mówiąc, jak jest człowiek, a był kiedyś neandertalczyk, pośrodku była Lucy. My jesteśmy tą Lucy. My jesteśmy fortem, który jeszcze łączy ze sobą klasyczne cechy fortu piechoty i fortu pancernego. Dlatego, że mamy cztery kopuły pancerne, haubic HPT-90 o kalibrze bagatela 21 cm. Jest to już naprawdę konkretne. Jest to ówczesny szczyt nowoczesności. 1890 rok. Kopuły odlewane z hartowanego staliwa, montowane tutaj na miejscu. Proszę Państwa, to jest czas, kiedy jeszcze nie było spawania, w związku z czym one są łączone na jaskółczy ogon, co możemy sobie tutaj zobaczyć. Przyjeżdżają już ponumerowane, na co też warto zwrócić uwagę, są idealnie spasowane. Nasz fort posiada cztery takie wieże pancerne. Widzimy trzy, dalej jeszcze jedna, niestety ona została wysadzona. Nie znamy dokładnie czasu ani powodu, natomiast coś z tego mamy, bo będziemy mogli zobaczyć sobie świetnie przekrój pancerza oraz sam mechanizm działania, tak powiedziałabym, sauté. Znajdujemy się w wieży pancernej HPT-90, haubitz, pancer, turm. Proszę Państwa, to jest szczyt nowoczesności na ówczesne czasy. Jest to niesamowity wynalazek, ponieważ wcześniej działa stały na wałach, a teraz pomyślano sobie, dlaczego by tych dział nie ochronić, nie schować ich pod pancerzem. Nad nami znajduje się kopuła z lawetą haubicy, o której wspominałam, o kalibrze 21 cm. To jest naprawdę dużo. Żeby móc strzelić z tego działa, całą tą konstrukcję trzeba było podnieść, a podnieść ją jak? Hydraulicznie. Tu znajdował się zbiornik na olej, tutaj znajdowała się pompa, która działała w ten sposób. Tu mamy cylinder, a w środku tego cylindra mamy tłok. Żeby to podnieść, należało tutaj napompować i to się wszystko od tego momentu unosiło. Unosiło się po co? Unosiło się po to, żeby można było obrócić. Obracało się przy pomocy tych łańcuchów, a tam znajdował się system taki na korbkę, które powodował obrót całej tej haubicy. Jest to, jak się Państwo przyjrzycie, bardzo skomplikowana konstrukcja.
dlatego że tutaj musiało być i sprzęgło, i wiele różnych elementów, żeby to wszystko mogło funkcjonować i pracować w bardzo sensowny sposób. Przewidziano również to, że mechanizm może się zaciąć albo zepsuć, w związku z czym mechanizm został zdwojony. Oprócz tego, że można było robić to właśnie mechanicznie, pneumatycznie, można było również robić to ręcznie. Była to straszna robota, ale dało się to zrobić. Czy te wieże wystrzeliły, czy te haubice kiedyś działały? Były próbne strzelania, natomiast w czasach wojennych nigdy nie zostały użyte, aczkolwiek bojowo, ponieważ jest historia o tym rzeczywiście, że w pewnym momencie nasze haubice wystrzeliły, ale niestety zginął podobno tylko źrebak u sołtysa w stajni, także za wiele się nie zadziało. Wyjątkowa okazja. Turyści nie mają tutaj wstępu. Jest to właśnie ta wysadzona wieża numer 1, gdzie widzimy przekroje pancerza, gdzie widzimy właśnie wysadzony mechanizm i tak naprawdę dopiero tutaj do nas dociera ogrom tej wieży, ogrom tej konstrukcji. To jest, proszę Państwa, widoczne całkiem nieźle grubość tego pancerza. I to, jak ciężko było pociąć i zutylizować. Dzięki wysadzeniu tego pancerza możemy dobrze zobaczyć jego warstwy. 13 cm hartowanego staliwa, przekładka 2-centymetrowa z ołowiu, 7 cm hartowanego staliwa i podkładka 4-centymetrowa ze staliwa, ze stali. Znajdujemy się w bardzo specjalnym pomieszczeniu. Jest to forteczna prochownia. Proch czarny, który był tutaj przytrzymywany, był bardzo higroskopijny, co oznacza, że miał tendencję do wchłaniania wilgoci. Znajdujemy się w forcie, tu jest zimno i wilgotno. W związku z czym wentylacja tego pomieszczenia był to majstersztyk techniki i ówczesnej mechaniki, żeby wywołać wpływy wentylacyjne, fale wentylacyjne. Były specjalne okienka, które jakby wentylowały nam i powodowały wymianę powietrza, ale też na przykład specjalne cegły, które prowadziły przez całą długość prochowni, ale było też specjalnej troski z jednego jeszcze powodu. Mianowicie nie można było tutaj wchodzić z otwartym ogniem, a w tamtych czasach używano lamp naftowych. W związku z czym prochownia ma specjalny obwodowy korytarz, do której wchodził żołnierz z lampą naftową, którą stawiał w okienkach, które widzicie Państwo za mną, i w ten sposób doświetlał to pomieszczenie. Z takich ciekawych rzeczy jeszcze, wchodząc do prochowni, żołnierze mieli buty podkute metalem, w związku z czym zakładali specjalne kapcie, bądź też podłoga była w specjalny sposób wykonana, żeby nie skrzesić iskry, ponieważ wybuch takiego pomieszczenia spowodował w zasadzie uszkodzenie bardzo poważne całego portu. PBST-87, pancerne stanowisko obserwacyjne artyleryjskie. Na naszym forcie znajdują się takie aż dwa. Było bardzo potężne, ciężkie i trudne w montażu. Waga 50 ton 600. Ale co było ważne? Wytrzymywało uderzenie pocisku artyleryjskiego. Czyli obserwatorzy, czyli to, co jest ważne, oczy naszego fortu były bezpieczne. Zapraszam do odwiedzania fortu pierwszego. Kiedy przyjdzie nas Państwo na wycieczkę, razem wejdziemy do tego tajemniczego tunelu. Jest to korytarz komunikacyjny, jako jedyny w Toruniu prowadzący aż pod fosą fortu. Niestety do nieistniejących już kaponier przeciwskarpowych.